Cześć, witam Was serdecznie. Historyczny dzień. 10 października 2020, zapamiętajcie tę datę, bo po raz pierwszy obchodzić będziemy Ogólnopolski Dzień Gier Planszowych. I ja z tej okazji postanowiłem pochwalić Wam się moją kolekcją, powiedzieć Wam, które z tych gier gram najczęściej, które może najmniej, które odpowiadają mi najbardziej, z którymi jeszcze się nie zmierzyłem, mimo że bardzo zapragnąłem je mieć. Głęboko wierzę, że może chociaż część z Was poczuje się zainspirowana i będzie chciała po raz pierwszy sięgnąć po jakąś planszówkę, albo uzupełnicie swoją kolekcję o coś, czego nie macie spośród tych, które ja Wam za chwilę pokażę. Skoro trafiliście na ten film, to szukacie może właśnie inspiracji planszówkowych w internecie. Ja również tak mam. Dlatego też większość gier, które tutaj widzicie, ja zgapiłem u kogoś innego, bo śledzę też kanały, które zajmują się grami planszówkowymi. Pierwszym takim kanałem, który polubiłem i oglądałem regularnie, nawet jak nie interesowały mnie te gry, to były gry planszowe u Łukiego. Później odkryłem Game Trolla i przeglądałem sobie co jakiś czas te filmy, żeby zobaczyć, czy może mnie coś zainteresuje. I to właśnie u Łukiego wypatrzyłem sobie pierwsze gry planszowe, które zakupiłem i był to Patchwork i Król i Zabójcy. I co ciekawe, Król i Zabójcy to właśnie jest gra stworzona przez Łukasza Woźniaka. Strategiczna planszówka tylko dla dwóch osób. Jeden z Was będzie tym, który chce króla zabić, a drugi będzie tym obrońcą. I za pomocą kart i ruchów, jakie będziecie wykonywać na planszy, poruszając się właśnie swoimi bohaterami, wykryć lub też dostać się prosto do zamku. Bardzo prosta instrukcja, bardzo przyjemnie się w to gra i dość szybko. Taką podobną grą troszeczkę do tej, ale bardziej rozbudowaną jest Mr. Jack, o którym zaraz powiem, ale tą drugą grą, którą też zakupiłem dla dwóch osób, bo wiedziałem, że najczęściej, najłatwiej będzie mi namówić drugą osobę do gry. I dlatego też takich gier jest w mojej kolekcji najwięcej. To jest Patchwork. Patchwork to jest chyba klasyk. Większość planszówkomaniaków na pewno zna ten tytuł. Tłumacząc na język polski, to nic innego jak układanie kocyka w takim trochę tetrisowym stylu. Każdy z nas po kolei w okręgu dobiera sobie jeden kafelek, czy jeden kawałek kocyka, układa go na swojej planszetce. Jeżeli uda mu się właśnie stworzyć ten doskonały tetris, taki doskonały kocyk, to oczywiście jest to najbardziej punktowane. Potrzeba sporo miejsca na nią, wbrew pozorom, bo należy ułożyć wszystkie te elementy w okręgu, i okazuje się, że ich jest tak dużo, że troszeczkę tego miejsca faktycznie potrzeba. Tutaj pod spodem mam natomiast Detektywa, grę wydaną przez Portal Games. Prawdopodobnie nazwisko Ignacy Trzewiczek już Wam się gdzieś obiło, jeżeli kojarzycie je z Robinsonem Crusoe, z grą Robinsonem Crusoe. I ten detektyw to nie jest nowe wydanie tego wcześniejszego detektywa, tylko to jest już inna gra, ale oparta właśnie na tamtej grze z podobną mechaniką. I powiem Wam szczerze, że z tą grą bawiłem się naprawdę bardzo dobrze. Jest to gra kooperacyjna. Nie polega na zwalczaniu, ale polega na współpracy. Dużo trzeba ze sobą rozmawiać. Jest tutaj konieczny ten element podłączenia do sieci, więc nie jest to typowa gra bez prądu, bo niestety bez telefonu, czy najlepiej bez komputera, nie będziecie w stanie sobie poradzić, bo wchodzicie do tajnej bazy danych i tam sprawdzacie wszystkie elementy w swojej rozgrywce. Ale naprawdę dobrze się tutaj bawiłem. Tak jak napisałem w swojej recenzji, miałbym trochę zastrzeżeń co do jakości elementów, które znajdują się tutaj w środku, bo pokażę Wam później kroniki zbrodni i tutaj jest troszeczkę lepiej, jeśli chodzi o to, ale ta grywalność jest naprawdę... Jedyne słowo, jakie mi przychodzi teraz do głowy, to usytas. Żeby mi się nie pomyliło, co już było, teraz będzie Mr. Jack właśnie. Mr. Jack, gra, która leżała u mnie dość długo, w którą zagrałem po raz pierwszy niedawno. Straszne miałem obiekcje, żeby po nią sięgnąć, ze względu na instrukcję, która mnie troszeczkę odrzuciła, ale okazało się, że w praktyce jest banalnie prosto i właśnie nie wiem, czy to nie jest dobry sposób, żeby pierwszą rozgrywkę zacząć tylko z pobieżnym przeczytaniem instrukcji i większość rzeczy sprawdzać dopiero w praniu, bo te instrukcje potrafią mocno zrazić, szczególnie jeżeli liczą sobie dużą liczbę stron, a w momencie, kiedy rozłożymy już tę rozgrywkę, zaczniemy nawet na czuja poruszać się po planszy, to później doczytujemy pewne rzeczy i ta gra idzie płynnie i nagle okazuje się, że ta instrukcja wcale nie jest taka trudna, niezrozumiała i rozgrywka jest bardzo prosta i szybka. I tak właśnie jest z Mr. Jackiem. Może trochę coś dla fanów Sherlocka Holmesa i podobna mechanika jak w Królu i Zabójcach, bo też jeden jest śledzącym, drugi jest tym uciekającym. I z tego stosu dwie gry chyba trochę do siebie podobne, aczkolwiek wymęczyłem dużo bardziej Splendor. I Splendor uważam za naprawdę jedną chyba z najlepszych gier tutaj w mojej kolekcji. Gra ekonomiczna, gra polegająca trochę na zwalczaniu siebie i wydaje się, że ta gra mogłaby się szybko znudzić, bo nie ma w niej aż takiej losowości, ale te drogi dojścia do celu, do zwycięstwa zawsze się od siebie różnią, dlatego sprawia przyjemność każda rozgrywka tak samo i ta gra jest banalnie prosta. I kiedy poszukuję gier w internecie, trochę się może sugeruję tymi grami, które otrzymują te prestiżowe nagrody gry roku. Jest taka niemiecka też nagroda, bardzo prestiżowa. I
w większości przypadków te gry są faktycznie dobre, faktycznie wciągające i warto poświęcić im uwagę, albo przynajmniej dać im szansę. Pojedynek jawił mi się jako coś jeszcze fajniejszego. Po Splendorze, no powiem wam szczerze, że jakoś nie mogłem się przełamać. To jest już typowo gra dwuosobowa, polegająca też na takim ekonomicznym zwalczaniu się, strategiczna gra, ale jest jeszcze pełna wersja tej gry 7 cudów świata, to jest pojedynek stricte na dwóch graczy. No muszę do niej wrócić, bo na ten moment za wiele z niej nie pamiętam i teraz jakbym miał mówić o niej i o Splendorze, to wybrałbym zdecydowanie bardziej Splendor. Tutaj są w zasadzie tylko dwie gry, ale zajmują tyle miejsca, bo reszta to dodatki do nich i to są chyba najlepsze w mojej opinii gry wydane przez wydawnictwo Fox Games. Pierwszą z nich jest King Domino. King Domino, tutaj mam dwa dodatki, a to jest główna gra. Też otrzymała prestiżowe nagrody w 2016, 17 i 18 roku. Są też ogólnopolskie zawody w King Domino i to jest gra, która przypomina być może trochę Carcassonne, które gdzieś tutaj mam też, ale to jest coś zdecydowanie prostszego, coś też bardzo wciągającego, coś, co się po prostu bardzo dobrze gra. Dobieracie kafelki w taki sposób, żeby łączyły się ze sobą konkretne tereny i wtedy, jeżeli połączą się te tereny, na których znajdują się jakieś dodatkowe właśnie bonusy czy mnożniki i posiadacie ich bardzo dużo, no to wtedy zdobywacie jak najwięcej punktów. Jeżeli też otoczycie ten zamek i stworzycie taki równy kwadracik, taki właśnie udany Tetris jak w patchworku, to też dostaniecie dodatkowe punkty. Podobno wymiatacze tej gry znają już na pamięć, pod jakim numerem kafelka co się kryje, jaki teren jest i już wiedzą i przewidują pewne rzeczy. Akurat w trakcie chyba pandemii wziąłem się za King Domino Duel, czyli coś jeszcze bardziej uproszczonego, polegającego na zapisywaniu tych swoich wyników, na rysowaniu na konkretnych kartkach, gdzie układacie te swoje elementy. I to jest taka wersja pocket, powiedziałbym, King Domino normalnego. Jest też dodatek King Domino Era Gigantów i jest też Queen Domino, coś bardziej rozbudowanego, ale że ja jestem mega zajarany King Domino, to na razie nie chcę dopuszczać do siebie nawet tych dodatków, a powinienem, bo widzę, że one wprowadzają naprawdę świetne rzeczy. Jak po prostu zagracie albo zobaczycie przykładową rozgrywkę w internecie, to zobaczycie, że ta gra was gdzieś tam tą swoją prostotą od razu urzecze. No i coś tutaj większego, coś, czym ja byłem też zachwycony. Potrzebny jest ten telefon komórkowy, nawet jako dodatek są okulary VR, gdzie zakładacie je na telefon i oglądacie to miejsce zbrodni i próbujecie znaleźć w nim jakieś elementy, które później kładziecie na planszę. Fajne elementy, dużo miejsca zajmuje ta gra, wygląda tak dość efektownie, ale też ta rozgrywka jest wciągająca, bo jest fabuła, jest jakiś szefu nad wami, który was co jakiś czas na telefonie informuje, czy już znacie zbrodniarza, czy możecie mu go wytypować, a wy cały czas z miejsca na miejsce przepytujecie świadków, znajdujecie nowe elementy, korzystacie z pomocy specjalistów, z laboratorium. Bardzo fajna gra detektywistyczna, kooperacja, nikt tutaj nikogo nie zwalcza, więc można spędzić sobie naprawdę no dość długi wieczór, bo nie wiem, czy nawet z dwie godziny można nie nagłupować się nad jedną misją. Są też dodatki Kroniki Zbrodni Noir. Ja jeszcze sobie dawkuję te Kroniki Zbrodni, więc Noir sobie zostawię może teraz na te jesienne wieczory. Z drugiej strony są tutaj cztery troszeczkę mniejsze rzeczy. Dwie z nich są na pewno wam znane, bo ja o nich wam też opowiadałem w swoim filmie. Gdzieś tutaj pojawi wam się link do tego filmu, żebyście mogli sobie szczegółowo obejrzeć, na czym to polega. Mam tu też Story Cubes, coś malutkiego, coś, co wydawało mi się, że będę mógł się pobawić ze swoją siostrzenicą, ale ona postanowiła zmodyfikować zasady tej gry i chować mi te kostki po domu, tak żebym je znajdował. To właśnie kostki z pewnymi symbolami, obrazkami i układając je w określony sposób, wymyślamy jakąś historyjkę. Można by było powiedzieć, że coś świetnego dla czytelników czy dla pisarzy, bo mając jakiś dany obrazek, dokładając do niego następny, trzeba ułożyć jedną spójną historię. Być może ktoś będzie w to lepszy, no po jakiejś lampeczce wina, wtedy jego umiejętności wymyślania jakichś różnych niestworzonych historii, ale na pewno każdy z nas kogoś takiego w swoich znajomych ma, kto po prostu potrafi wysysać z palca różne historie, więc Story Cubes to pewnie będzie coś dla niego. Jeżeli tutaj byłaby jakaś punktacja, to pewnie ktoś taki by wygrywał. Dwie gry karciane. Ja uwielbiam za obrazki, ale niestety strasznie ciężko jest kogoś do nich namówić, bo każda karta znaczy coś innego, trzeba dużo czytać z tych kart. Zombiaki to właśnie była też jedna z tych gier,
gier, którą wypatrzyłem u Łukiego. I Shoten Totem. Nie wiem, czy gdziekolwiek indziej ta gra jest polecana, ale Łuki ją polecał. To jest akurat bardzo proste. Trzeba po prostu układać karty symbolami, czy kolorami, czy numeracją. Robinson Crusoe. I to jest ten klasyk, który ja chciałem mieć w swojej kolekcji, dlatego wydawnictwu Portal Games dziękuję za to, że razem z detektywem podesłało mi też Robinsona Crusoe. I ci z was, którzy zobaczyli moją relację na Instagramie, opisaliście mi w większości, że jeżeli uda mi się wygrać za pierwszym razem, to na pewno zrobiłem coś źle. Więc do tej gry trzeba się chyba odpowiednio nastroić psychicznie. Jest duża część graczy, która już odpada na samej instrukcji i sam klimat mnie zauroczył od razu. Robinson Crusoe, bezludna wyspa, próba przetrwania, no i kooperacja. Ale też można grać samemu, bo to jest właśnie ten rodzaj gry. I podobnie zresztą było w Detektywie i podobnie było też w Kronikach Zbrodni. To są gry, w które można grać samemu. I podobnie jest z tymi kolosami, które mam tutaj, z terraformacją Marsa. Na terraformację Marsa nie namówił mnie nikt. Namówiłem się sam, obserwując opinie graczy, czy też recenzentów, że jest to świetna gra, bardzo, bardzo rozbudowana. To jest jedna chyba z tych gier, które może są nawet bardziej rozbudowane od Robinsona Crusoe. Faktycznie przejście przez instrukcję obsługi było strasznie długie, ale to jest taka gra, w której dróg do sukcesu ekonomicznego jest tak wiele, że przestaniecie się interesować w ogóle, co robi wasz przeciwnik na planszy. Ta gra jest bardzo ciężka. Ja sobie wszystko to pochowałem w folijki, bo tych elementów jest bardzo dużo. Jakby mi się tutaj rozsypały, to nie byłoby zbyt ciekawie. Jakbyście szukali czegoś podobnego, to jest Nowy Wspaniały Świat. Jeszcze się z tym nie zmierzyłem. Tutaj rozgrywka jest krótsza, więc może niepotrzebnie się zrażam wielkością tej gry i przyrównuję ją za bardzo do terraformacji Marsa i mówię sobie, potrzebuję zarezerwować sobie cały weekend na to, żeby przejść przez instrukcję, żeby to wszystko rozłożyć, ale wydaje się, że chyba tak nie będzie, bo instrukcja nie ma tak wiele stron, aczkolwiek elementy bardzo podobne jak w terraformacji Marsa, więc no nie ma co się dziwić, że miałem takie skojarzenie. Tu grafiki na kartach podobają mi się bardziej, więc Nowy Wspaniały Świat to może być też coś fajnego, ale ja tutaj nie mogę powiedzieć, czy już polecam, czy nie polecam. Fajnie, jakbyście zajrzeli sobie do kogoś, kto zagrał i zobaczycie, jak ta rozgrywka wygląda i wtedy zdecydujecie się, bo akurat tego rodzaju gry posiadające dużo elementów nie należą do tanich. Za terraformację Marsa dałem no trochę ponad chyba 200 zł wtedy, 230, o ile mnie pamięć nie myli. Warto dobrze sprawdzić, czy jesteście w 100% pewni, że chcecie tę grę, bo szkoda po prostu stracić te pieniądze, no chyba, że się z kimś składacie, to troszeczkę mniej to boli, ale jeżeli sami decydujecie, że chcecie mieć to na regale i wyciągnąć kiedyś w towarzystwie, a okaże się, że nie do końca jest dobre, no to trochę będzie słabo. Więc sprawdźcie dobrze kilka razy, czy ten klimat wam odpowiada i ta gra będzie na pewno dla was. Mam tutaj klasyka, mam tutaj Dixit. Dixit też nagradzany w 2010 roku, czyli dawno temu, więc to jest taka jedna z tych gier, które szanujący się planszówkomaniak powinien mieć na swoim regale, ale to jest gra już dla dużego grona osób. Nie ma takiej frajdy, jak się gra w dwie osoby, nie da się w ogóle grać. Gra polegająca na skojarzeniach. Mnóstwo pięknych kart, przepięknych kart i każda z tych kart jest na tyle niejednoznaczna, że ciężko powiedzieć, co tak na dobrą sprawę jej autor miał na myśli. Bardzo fajna gra, ale mocno trzeba używać wyobraźni, bo inaczej będziemy upraszczać te hasła, będziemy ułatwiać sobie tę rozgrywkę, a tutaj właśnie chodzi o to poruszanie się w tych niejednoznacznościach. I podobnie jest w Klubie Detektywów. Też wam recenzowałem, dlatego o nim się też już nie będę tutaj rozwodził. Warto mieć u siebie na regale jako taką alternatywę dla Dixitu. Tutaj właśnie jest ten wspomniany wcześniej Carcassonne, czyli gra, którą też powinno się mieć na regale. Jeszcze starsza od Dixitu, bo to jest 2001 rok. To już jest totalny klasyk, polegająca też właśnie na tym układaniu tego terenu, tylko tutaj musicie mieć dużo więcej miejsca. No te kafelki mocno różnią się od tych w King Domino. Nie układacie na swojej planszy własnej, tylko układacie na jednej planszy. A wiadomo jak to jest, im więcej graczy, każdy będzie chciał iść w inną stronę, ten będzie chciał iść tam, albo wszyscy będą chcieli iść w prawo, więc skończy się tak, że zaczniecie pod drzwiami od salonu, skończycie w kuchni albo pod łazienką. I to są trzy gry, które są nierozpakowane, bo wydawnictwo Fox Games, wiadomo, zwierzyniec wspólny, okonie, lisy. Wszyscy połamy do siebie jakimś rodzajem sympatii, dlatego z okazji tego dnia właśnie ja otrzymałem grę zombie, grę paragrafową. Ja na
swoich kanałach mówiłem już o nich zbyt często, żeby tutaj wam jeszcze mówić, ale zobaczcie, że ta kolekcja się powiększa coraz bardziej, więc Fox Games dużo tego wydaje. Dostałem w prezencie grę karcianą Carmacka, którą sobie, albo może sobie rozpakujmy. Piękne karty, instrukcja, no troszeczkę liczy sobie stron, ale podoba mi się już grafika, praca, jaka została tutaj włożona w stworzenie tego zestawu, który choć mały, ale z tego co widzę, ma starczyć na aż 45 minut rozgrywki, więc jest już kolejny plan. I jest tutaj też nowość, bo widziałem, że wychodzi ta gra i nie wiem, czy to nie jest coś podobnego do Story Cubes, przynajmniej tak mi się wydawało. Muszę zajrzeć, dlaczego to pudełko jest tak duże. Ojejku, te elementy są potężne. Ja myślałem, że to będzie jak Story Cubes. Zobaczcie, jakie te kostki są wielkie. Lepsydra, ile każdy ma czasu. O lol. I zmazuje. Sztosso! Jak ktoś bazgroli, no to będzie problem zrozumieć, o co mu chodzi. Podoba mi się koncepcja, ale duże strasznie to pudełko. Szkoda, że nie można pograć w dwie osoby. Widziałem, że krótka ta instrukcja, więc to nam powinno wystarczyć. Jest jeszcze jedna gra związana już z książkami, której też nie rozpakowałem, a dostałem wcześniej. Szklany Tron. Tu powinny czytelniczki być zachwycone, bo chyba Szklany Tron ma najwięcej właśnie fanek wśród kobiet. Ja książki nie czytałem, dlatego też no nie dziwcie mi się, że gdzieś odkładałem zagranie w tę grę. Więc moi drodzy, tak prezentuje się kolekcja moich wszystkich gier planszowych, które posiadam. I żeby bardziej nie przedłużać tego filmu, to chyba będzie trzeba zrobić kolejny, w którym opowiem wam o rankingu tych moich gier. Może jeszcze jakieś mi przybędą i wtedy wam powiem, które są dla mnie najlepsze. Ale teraz, na chwilę obecną, jakbym miał wam powiedzieć, którą spędziłem najwięcej czasu i która dała mi najwięcej frajdy. Kroniki Zbrodni to jest coś świetnego. Można naprawdę chłonąć w tę grę, wyłączyć się totalnie na 2 godziny i nie trzeba grać na zwalczanie siebie. Jeżeli ktoś z was właśnie nie lubi tej rywalizacji, szczególnie w dwójkę, ta rywalizacja czasem jest taka, no wiecie, o, ja nie będę mu tam podbierał tych kart, ja nie będę tam ustawiał mu po złości tych pionków, więc tutaj współpracujecie. I w Detektywie jest podobnie. King Domino to też jest coś, co wydaje mi się, że powinno znaleźć się u was, bo jest szybkie, można sobie gdzieś nawet przy śniadaniu czy po śniadaniu zasiąść, szybką jedną rozgrywkę rozegrać, kto przegra, myje naczynia. Król i Zabójcy, jeżeli chcecie coś prostego, a jeżeli coś bardziej rozszerzonego, to Mr. Jack. I z tych rozbudowanych jeszcze bym się wstrzymał z decyzją, chcę się zmierzyć z Robinsonem Crusoe, więc to są takie 3-4 gry, które mógłbym wam... A, no i Splendor. A, i oczywiście Splendor jako gra ekonomiczna. To na pewno. Możecie brać w ciemno. Ja teraz proszę was bardzo w komentarzu, żebyście pod tym filmem polecili mi swoje ulubione gry planszowe. Takim lekkim wskazaniem na te, które są przeznaczone dla dwóch graczy, albo w które się właśnie we dwójkę dobrze gra. I też gry kooperacyjne, bo kooperacje dla dwóch graczy to jest coś, czego ja bym chyba poszukiwał najbardziej, więc jeżeli znacie takie fajne tytuły, które też instrukcją nie powalają na start i jest ten niski próg wejściowy, to będę wam bardzo wdzięczny za polecenie. Ja mam nadzieję, że poczujecie się zainspirowani do zagrania, nie będziecie się zrażać, że gry planszowe są B, bo wcale takie nie są. Rozgrywka bez prądu jest zawsze spoko, kiedy właśnie prądu nie ma. Proste. Tymczasem ode mnie to by było na tyle, widzimy się w następnych książkowych i jeżeli wyrazicie taką chęć, chociażby zostawiając łapkę w górę, będę wiedział, że w planszówkowych być może także się spotkamy. Ode mnie to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć. Z planszówkowym dzisiaj. Pozdrowienia.